Hej, halo, hej, cześć, cześć, dzień dobry, witam cię serdecznie w Pixarku, czyli naszej serii, gdzie jest takie troszeczkę pro versus snów. Czy ja dam radę tej Fiomi? Ja się boję, że jej nie dam rady i to dlatego tak bardzo sceptycznie. Dobra, dam radę. Wow! Bij go, dinozaurze, mój kochany! Klep go, dobrze, dawaj, dasz radę! Wierzę w cię. Tak, zabiłem ją! Huu! No i to jest prawdziwy... czy może siekierką? Przepraszam! O Jezu, dobra, przepraszam, ja cię zaraz uleczę. Tak, mamy skórę! A mogę więcej skóry? A, tak, przepraszam, tej. I czy ja ci mogę coś ten... Tobie HP spada, co? Czy rośnie? Rośnie, dobra. A bo ty nie jesteś głodna. To prawie nie jest głodne i ma jeden punkt. Raczej w damage nie powinienem w to le... Dobra, dawaj damage. Dawaj, będziesz takim nawalatorem 5000. Kurde. Niby dostałem mięso, nie? No ale co mi po tym mięsie? Ile ja mam tego w ogóle? Ile ja mam skóry? Ej, no nie, mam 4 skóry tylko. Chodź jeszcze na jedną ten, na jeszcze jedną Fiomię. Pójdziemy na jeszcze jedną Fiomię. Biegniesz szybciej za mną, dobra, elegancko. Jeszcze jedną Fiomię sobie zrobimy. O kurde, 53 poziom. To na pewno nie jest najlepiej. Paszko, przyjmij ataki na siebie. O Jezu. Ej, zabiłem. No to ja to chyba jestem jakiś dobry gracz w tę grę w sumie, kurde. Jak tak sobie myślę, nie? Kurde, no. I patrzcie, możemy sobie tak zrobić i skraftować. No i kraftujemy sobie siodło. Tylko, że wiecie co mnie martwi, że... Ona nie ma HP za bardzo. I patrzcie, no i możemy sobie jeździć tutaj, no i kurde, no nie, no patrzcie, kompletno w ogóle, no kurde, najsu, jestem zachwycony z tego, tutaj możemy sobie stanąć i damy ci, żebyś sobie tutaj stała, stój, przecież ona mi zginie. Stój! Co ja mam zrobić? To się umarła. No dobra, nie umiem komend dinozaurów, okej? Okay? Ja się nauczę, dobra, przynajmniej odzyskałem siodło. To się liczy i umarła moja pierwsza paszka. Najgorzej. Dobra, gdzie jest kolejna paszka? W sensie, no bo to wiecie, to jest taki dinozaur na początek i na pewno nam się przyda, więc jakby dlatego mi zależy. O, ty na przykład masz 28 poziom, więc ja wierzę w to, że ty będziesz lepsza o wiele niż ta tamte, kurde, ten. Dawaj, oswajaj się. Ej, słuchajcie, mamy nową paszkę, jest to paszka. I będziesz za mną chodziła, paszko moja. Ej, tu jeszcze jest taki wspaniały świat, nie, przede mną. Dobra, zbieramy na razie wszystkie krzaki. Tu jest quest w ogóle, ale to wiecie. Tu jest triceratops, nie? Ja bym chciał tego triceratopsa. W ogóle powinienem tak, troszeczkę pokraftować rzeczy. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja... A, okej, okay, tam on mi stoi tam, dobra. Hej, źle to brzmi, że on mi stoi. Ja sobie zdaję sprawę, że tam jakieś, wiecie, jakieś craftingi, wbijanie levela, coś tam, a nie robanie jak debil wszystkiego, co się rusza. Ale no jak... Pamiętajcie tak, że możecie mi też pisać w ogóle jakieś wskazówki, jeśli ktoś coś ogarnia. No bo ja tutaj, no wiecie, jestem totalną, totalnym, kurde, nie wiadomo czym, ale widzę mój piękny domek i to się liczy najbardziej, że mój piękny domek jest piękny i jest tylko mój i tyle. I on, no dobra, może jeszcze Admirosa, jeśli ten, ale zobaczycie, my jeszcze tutaj pokażemy im, gdzie raki zimują. Może nie teraz, nie? Bo boi się uderzyć to. Ja raz zabrałem temu jajko, nie? I słuchajcie, no po prostu to co się stało później, to zapamiętam do końca życia. Już wiem, że się tak nie robi. Wiem, że się nie zabiera jajek dinozaurom. No chyba, że się je zabija później, no ale okej. Chodź, idziesz? Dobra, idzie za mną, jest idealnie. Chodź do domu. Do nie ucieka. Mogłabyś ten... No właśnie o to mi chodzi. Jezu, jakie to jest duże.
Jezu, ej, co jest tu tyle tych dinozaurów? Jeju, nagle ich milion się tu zrobiło, ja nie rozumiem tego, halo. No, mój ładny ten. Weź sobie tutaj, stój. Jezu, jesteś na agresywnym. Ale stoisz, tak? Rozumiem, że nie będziesz za mną. Dobra, no i tutaj sobie stój, no elegancko. A teraz tak, możemy sobie odłożyć tu jakieś niepotrzebne rzeczy. No jagody oczywiście się mi tam jakoś zepsują jakoś niedługo, więc jak się na to się nawet nie patrzę za bardzo. Engramy, czyli, bo ja bym chciał na przykład zrobić sobie kamienny kilo, tylko... Mogę teraz skraftować go sobie? Tak, o tutaj? Mogę, ale nie mam skały. Dobra, to teraz musimy iść do kopalni. Tak, kurde, w końcu kopalnia. W końcu kopalnia. W ogóle, nie wiem. W ogóle jak się biega, to są te... Ej, co to jest? To jest jakaś ruda żelaza czy coś, nie? Ej, to ja to... No, ja chyba pro player jestem, jak ja znajduję takie rzeczy. Tylko nie mogę ich wykopać. Rock 1. Dobra, Rock Alone 2K. Teraz będziemy tu Alone 2K. No i elegancko, nie? No i patrzcie, kraftujemy sobie... Kraftujemy sobie, mamy kilofik, to w ogóle możemy sobie tam, nie wiem, to sobie weźmy tutaj, tutaj drop item robimy, no i tutaj mamy kilofik lepszy, no i kurde, i co, mogę już to wydobyć, nie, i czy to jest mój pierwszy, to jest węgiel. Myślałem, że to jest żelazo troszeczkę, nie, i trochę mi się smutno zrobiło, że, ej, to nie jest żelazo i tak, Ale teraz bardzo szybko w ogóle kopiemy sobie skały, więc bardzo fajnie. Nie wiem, jak to chodzi tak obok, to ja się cykam troszeczkę, powiem wam szczerze. Ja to w ogóle myślałem, że tu są potwory, no tutaj tych potworów nie ma jednak. I właśnie okazało się, że tych potworów tutaj nie ma na tym biomie za bardzo i że na tych biomach nie ma potworów, a ja takie, to fajnie, nie? I tak, najgorzej. Dobra, troszeczkę flintu wydobądźmy, nigdy nie wiadomo. Ej, on się zawala jak się ten, ej, fajno. W sumie nie spodziewałbym się, że jest coś takiego tu zaimplementowane. A wiecie, w ogóle pod prawym można. Pod prawym? Jak się chyba nic nie trzyma. Tak, to jest Gravel Cube. Tak, to jest ten. To jest żwir, tak? Gravel to był żwir bodajże, jeśli się nie mylę. Ej, Paszka, ja ci mogę ten przecież. Ja ci mogę przecież dać siodełko. Hej, masz ten. Ej, można ci dać kostium jakimś. Ej, fajne. Fajne. Mój charakter, może mój charakter chciałbym, bo ja mam na pewno jakiś punkt, mam jakiś punkt nierozdany i ja kompletnie szczerze nie mam pomysłów, co ja tu powinienem dawać, tak szczerze, no tak trochę nie wiem. Stamina, dobra, dam sobie życia jeszcze jeden, bo czemu by nie. No i tutaj mamy 10 poziom, możemy łóżko zrobić, możemy mieć łóżko, nie? Helu, co Helu? Helu, nie ma go tutaj. Nie wiem jak pisać. O. Ej, szczerze powiem wam, że tak troszeczkę nie mam pojęcia, co ja powinienem teraz zrobić ze swoim życiem. Tak szczerze mówiąc. Ale spoko, dam radę. Dobra, potrzebuję dwa razy schodków mieć. Dwa razy schodki, żeby sobie tutaj, mieć takie no eleganckie wejście, słuchajcie. No to jest po prostu kwintesencja tej... Troszkę pada mi deszcz do domu, ale nie przejmuj mi się. Jezu, jak to creepy wygląda, to źle wygląda bardzo. No, ale w każdym razie. Fiomia nasza czeka, znaczy Fiomia, Paszka, w ogóle tam jest Fiomia i ja mogę mieć siodło na Fionie. No, Fiomie, czy coś, no. W sumie powinienem w ogóle chyba coś pokraftować, cokolwiek. Nie mamy cooking pot w ogóle i ja tak, jakieś herbaty, coś tam, nie, tutaj jakieś chuje buje dzikie węże się robi. Ja nie wiem o co chodzi, Jezu, dobra, tutaj zrobiłem coś pewnie, co jest niepotrzebne w ogóle. Okej, tutaj takie rzeczy, paintbrush to raczej nie jest na potrzebne, wooden gate ty też nie. Na razie nie mam pomysłów, tak szczerze mówiąc, tutaj co moglibyśmy odblokować, metalurgii też nie. Możemy tu portal odblokować, ale tutaj, no i te bambusowe rzeczy, to też tak za bardzo. Wiem co ja miałem zrobić, te, przecież ja miałem zrobić gdzie to jest, Jezu, miałem zrobić łóżko, tutaj, bed. I czy ja mogę skraftować sobie bed, nie, bo nie mam skóry, ciekawe. Nie mam skóry, dobra, chodź tu za mną. Zabijemy szybko Fiom. Co to jest? Okej. Ej, szczerze mam ochotę wziąć to jajko, ale ja wiem co się...
Ja wiem, co się stanie po chwili, tak szczerze. Dlatego wolę tego nie robić. I zabijmy Fiomię. Zabijmy sobie Fiomię. Dobrze, mój dinozaur gryzie. A, pięknie, ładnie. No, ale wolę jednak. No wiecie, tak. Nawet jak pokusa jest wielka. Jezu, prawie mu walnąłem w ogon. Ciekawe, czy bym się strygerował. Ale słuchajcie, no jak bym to jajko wziął, no jak mnie to korci, no. Jak mnie korci wziąć to jajko, to wy nawet nie wiecie, nie macie pojęcia, jak mnie to korci. W ogóle skraftujmy sobie raz bed i fire. I fire tego. A i ognisko sobie skraftujmy, no ale bardzo mnie to korci. Kurde, no. A, ale wiem, że ten przystojniak tutaj no nam nie daruje, więc jakby wolę jakie małe łóżeczko mamy tutaj, o. Ej, dobra, słuchajcie, wracamy tutaj. Kompletnie nie pamiętam, co miałem robić, bo wywaliło mnie z gry. I to jest jakiś tam minus wielki. A, miałem ognisko zrobić. Tak, miałem postawić ognisko. Nie, o, a myślałem, że ten, że o, tutaj. A walnę się tutaj ognisko, czemu by nie? Jezu, bodajże, o tak, tak się to robiło, dobrze, tak. Ja to jednak jestem pro player w to, patrzcie. I teraz robimy to i... 49 mięsa mamy, to jest kozak to start. Flight. O, craft all, dobra. W sensie ja, u mnie jest ciężko, powiem wam, z ogarnięciem tu tych podstaw, powiedzmy, ale tam jest portal, ja chcę do tego portalu iść. I zastanawiam się, czy nie zostawić wszystkich itemów, tak szczerze mówiąc. No bo skoro mam tu łóżko i ewentualnie się respię tutaj. Dobra, jest, odłożyłem tutaj wszystko. I teraz odkładamy tutaj wszystko. Dobra, i słuchajcie, idziemy. Itemy na pasku chyba zostają. Oby zostawały, bo jak nie, to troszeczkę lipka będzie. Jak nie, to troszeczkę lipka. Będziemy musieli w ogóle wykazać się tutaj bardzo, bardzo umiejętnościami, żeby omijać przeciwników, bo tutaj jest, no. Kurde, niebezpiecznie. No widzicie, i już pierwsze ten. Patrzcie, jakie ładne. To jest portal. Ja tam muszę się dostać, nie? Ja tam się muszę dostać. Wszystko mnie tu będzie chciało zabić, ale ja się tam dostanę. To ten niebezpieczniejszy ten. Uuu! Steleportowało mnie gdzieś. Wow! Woda! Cześć! Wow! Ła! Gdzie ja jestem? Jestem na drugim końcu mapy w ogóle. Jezu, i tu jest ichtyoktokrokrokrotozaurus. Ja nie wiem, co to jest kompletnie. Wow. Wow, coś mi. A, lubimy, ryba mi bije. Wracaj tam. O nie, nie wrócę tam. To są piranie, no tak przecież. Jezu, jakim ja byłem głupcem. Gin, piranio, gin. Zabiłem ją. O Jezu, to jest więc! Dobra, umarłem. Mega pirania! No dobra, niech będzie. Mogę z... O, jest łóżko, tak. I respawn bed. Dobra, mamy, elegancko. Z respawn pewnie się śmieją teraz tam ze mnie, bo umarłem, nie, czy coś. Itemy na pasku zostają. Bardzo dobrze, bo teraz możemy sobie wziąć wszystkie tutaj rzeczy. Przynajmniej zobaczyłem, szczerze, jestem zadowolony z tego, że zobaczyłem, gdzie prowadzi tamten portal, bo już wiemy, mamy jakieś informacje, że on sobie prowadzi tam, o tam, o gdzie jest grób teraz, tak? Więc jest spoko. Więc jest teraz spoko. I teraz możemy sobie skraftować na przykład więcej... Więcej, no nie wiem, tak z, nie wiem, z 20 najwyżej, wiecie, coś tam sobie zostanie. Jak tam charakter? O Jezu, jak ten exp wolno mi leci, nie? W ogóle nie zdziwcie się, jeżeli po, nie wiem, jakimś, po nie wiem, przy trzecim odcinku zobaczycie tutaj na przykład dzień, nie wiem, setny czy coś takiego, bo serwer cały czas działa, prawda? No i teraz są święta, nie? I jakby to powiedzieć, ja nagrywam sobie to jak na jakiś tam zapas oczywiście, nie? No to tam chyba już wszyscy na polskim YouTubie wiedzą, co to są filmy na zapas. Pewnie można byłoby to lepiej zrobić, nie? Ale okej, trudno. O Jezu, nie, bo to ale to brzydko wygląda. Jakby, dobra, zlamiłem to kompletnie, bo... No dobra, rozumiem, no. A mogę zrobić tak, na przykład... Ej, mogę tak dołączyć tutaj, fajne. Ciekawe w sensie, jakby... Wiecie, no, tak jak mówiłem, ja odkrywam tę grę, wy możecie odkrywać ją razem ze mną, albo przynajmniej się śmiać z mojego debilstwa. Tam jakiś zrzut to jest chyba zrzut. W ogóle,
Czy ja mam jakieś ściany? Jezu, tylko naciśnij. Mam ściany i czy ja... Kurde, liczyłem na to, że mogę tak zrobić, szczerze. A nie można jednak tak zrobić. Gdzie jest moja ten? Gdzie jest moja pacha? No nie, czy ja zrobiłem naprawdę to, co ja myślę? Pacha! Pacha! Panie dinozaur, proszę iść sobie stąd. Pacha! Paszka! Paszka, gdzie jesteś? Ty sobie chyba że... Tu jeszcze ze mnie. Zdeptał mi dom. Tako sobie zdeptał dom. No ja nie wiem. Dobra, to chyba trzeba stworzyć kolejną sobie. Najgorzej. Nie zostawiłem sobie tego świetlika. O nie, zapomniałem o tym. O Jezu. Zapomniałem o świetliku. Jest tu świetlik? Nie ma tu świetlika. Najgorzej. Pójdziesz sobie stąd, czy nie? Czy będziesz tutaj deptał mi po tym mieszkaniu? Jezu, ledwo co się wprowadziłem. Hałaśliwa ta. Jezu, zanim ty się staj mi tego, jest oswoisz, to milion lat minie, nie? Milionów lat minie, nie? O, w ogóle powinienem chyba mieć w drugą stronę drzwi, o, na przykład otwarte. Ej, patrzcie, jeszcze jest domowy ten, domowy taki zakątek. Dobra, engramy sprawdźmy, czy ja mogę coś zrobić sensownego? Coś co... Dobra, to nie. Hood DIY, okej. No to teraz tak, craft i DIY. Co ja potrzebuję tutaj? Rock i dirta. Dobra, to chyba to powinno być dosyć łatwe do zebrania. Na przykład raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Od razu tą wysepkę zepsujemy w sumie, bo ona i tak docelowo będzie zniszczona. W sensie, wiecie, tutaj ta pierdółka. Więc spoko. Więc jak najbardziej spoko, nie ma problemu, że sobie to zniszczymy. Ej, naprawdę, jakby ja nie mogę się doczekać, wiecie, jakiego momentu, kiedy już tak będę troszeczkę rozwinięty. Co nie? Będę troszeczkę rozwinięty. Nakarmy sobie tego paszkę, bo może uda mi się ją oswoić. Tego momentu właśnie, gdzie będę mógł właśnie wydobywać wszystkie surowce i będę mógł sobie budować tutaj, bo ja uważam, że każda gra, która jest zbudowana z klocków jakkolwiek, powinno się ją jakoś tam, wiecie, że hej, możemy budować sobie, co chcemy. No Jezu, nie mam świetlika i teraz nic tutaj nie widać, kompletnie nic nie widzę przez to, że nie mam świetlika. A musimy nowego świetlika załatwić. Czy ty sobie tam nie, ty masz 24 poziom. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, moja paszko? Paszko trzecia. Czy ty tam polazłaś? O Jezu. Dobra, nieważne. Nieważne, ze mną nawet zwierzęta nie współpracują, jak widzicie. Dobra, odkrywamy sobie tutaj, żebyśmy widzieli, co kopiemy jednak. To jest problem. Nie mogę się doczekać też metalowych narzędzi, gdzie będziemy mogli kopać to na hita. W ogóle, co mi się mega podoba, to, że hej, możemy kopać sobie, można robić pod ziemią jakieś piwnice czy coś. No w Arku czegoś takiego nie było. Ark właśnie bardzo bolewa na tym, że jak była jedna mapa, to ta mapa była i nie można było z nią za bardzo nic zrobić. No a tutaj jest o tyle... No Jezu, coś mi się psuje tam. Pewnie jest coś, co się oswaja, jakieś, nie wiem, skorpiony czy coś ze psutym jedzeniem, nie wiem, kompletnie. Jakby, no tak jak mówiłem, nie mam żadnej wie... Co to jest? No dobra, już wiem, że to jest flint. Nie musicie mi nic mówić. Już wiem, że to jest flint. Nie wiem, ta pacha mi gdzieś uciekła. W sumie najlepiej to byłoby ją... może to tamta... W ogóle jaka wielka kupa. Ty masz 17 level, to ty na pewno, tej. 46, tak, to ty. To na pewno ty. Przepraszam. Tak. O nie, ja cię nie chciałem uderzyć! Nie. Czy wy się wszystkie na mnie rzucacie? O Jezu. Przepraszam. Ja przepraszam bardzo za moje zachowanie, ja nie chciałem. Ja nie chciałem, dobra. Już? Przepraszam, ej, bo ja chciałem... Ja... O nie, o Jezu, najgorzej. Nie, nie idź, proszę! Nie idź, nie możesz!
Aaaa! I weź spróbuj to oswoić. Dobra, walić to, nie oswajamy jej. Wchodzimy do domu, wchodzimy sobie tutaj do domu i... Dlaczego wybrałem taką okolicę? Teraz żałuję troszeczkę, że ją wybrałem. W sensie, no bo... Jakieś dinozaury mi tutaj skaczą, chodzą po moim tym... Ej, ty ma... 60 to też milion lat będzie się oswajał. O nie, dobra, trudno. Oswoimy to kiedy indziej. I ile to... O Jezu, ile to miejsca zajmuje. O, mogę przedpostawić, super. Tutaj na przykład... O, tak, ładnie, dobra. I co ja tu mogę robić? Mogę robić struktury. Okej, mogę tu stone'owe rzeczy robić, spoko. Takie useless na chwilę obecną chyba. Chociaż mam 13 level, czy ja już coś za 13 level mogę sobie odblokować fajnego? Scrollu. Mogę, mam klejowe te rzeczy. Bookshelf, nie, to mnie nie interesuje. Okej, mogę to zrobić. A nie będę mógł tego zrobić. Dobra, spróbujmy zrobić mortar w takim razie, wiecie? Bo to jest jakieś tam pewnie podstawowe narzędzie, którego jak zawsze nie zrobiłem, bo nie wiem, bo jestem debilem, to nie zrobiłem. Idźmy tam, może świetliki się zrespiły. No kurde, ja bym chciał świeci dupca, nie? Dostać. Ale widzę, że nie, że nie ma tu żadnego świetlika niestety. Dobra, ile tam? 3 kamienia. Dobra, wykopmy troszeczkę więcej. Zawsze się przyda, w ogóle te odcinki będą dłuższe pewnie niż te 20 minut. W sensie to zależy, będzie zależało bardzo. Ale chcę jeszcze zrobić ten motar i zobaczyć, co tutaj ciekawego mogę dalej sobie zrobić. O, dobra. W sensie, co mnie odblokowywuje kompletnie. Wiem, że mogę narkotyki robić, tak? To tyle to jakoś tam gdzieś tam, powiedzmy, informacji mi wiem. Mortar, dobra. Jakby takie, tak tyle informacji mam. Tutaj jakąś tam miseczkę, tutaj, o, tutaj. O, ładnie, no i tutaj sobie, i co ja mogę zrobić? Firestone powder, okej. Okay. Fajnie, i to się robi z flinta. Okej, z tego można robić gunpowder. Okej, ale to mnie mało interesuje. Czy to była lodówka, czy nie? Tak, to jest lodówka. Tak, i to jest jako lodówka. Tak, to jest jako lodówka? Tak, to jest lodówka, dobrze. Dobrze, możemy ją zrobić nawet w sumie, tak? Mogę ją zrobić, idealnie, patrzcie. I teraz robimy sobie, nie wiem ile ja tego muszę mieć, tam nie jest, 20 chyba było, nie? Dobra, skraftujmy sobie szybko, o Jezu. Szybko to było. I co, to będzie box? O, to, dobra, mamy, idealnie. I teraz będziemy to mieli pod szóstką. O Jezu, jakie to jest duże. Ja to muszę postawić na strukturze, a to jest wielgaśne. To jest naprawdę wielkie, i to będzie, gdzie? Tutaj jest struktury. Więcej struktur. Tu mamy struktury, dobra. I teraz tak, piątka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pod szóstką tu, ej, w sumie mogę to na jednym tym postawić, serio? Czyli co, mogę to postawić tutaj i wziąć sobie szóstkę i... A. To jest lodówka, to jest drewniana lodówka, spoko. I... Okej, i tu jest fuel, czyli to jest fuelem, dobra, jasne. I co, i sobie mogę tu wrzucić na przykład to i... Okej, tak to działa, w sensie, no dobra, wiem jak działa lodówka, ale... Okej, więc okej, moi kochani, to będzie na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, łapka w górę, trzymajcie się, cześć!